Jeżeli chodzi o wezwanie na sprzedaż akcji Computronic, które ogłosiła Marinera Invest, to czas mija 7 lipca. Natomiast ważnym jest fakt, że 30 czerwca to ostatni dzień, w którym ustali się cena. Nie ma możliwości wydłużenia terminu wezwania ze względu na to, że spółka dwukrotnie już ten termin zmieniła, co wynika z postępowania administracyjnego, które prowadzi KNF w związku z każdym procesem wezwania na 100% akcji. Gdyby się okazało, że wezwanie się nie powiedzie, czyli nie uda się zebrać tych co najmniej 90% akcji w wezwaniu, a dalej przeprowadzić przymusowego wezwania, to ostatecznie wrócimy do sytuacji z początku kwietnia, czyli prawdopodobnie kurs akcji spółki nieco spadnie, my dalej będziemy funkcjonować na giełdzie i poniekąd będziemy z mniejszościowymi akcjonariuszami, jak takie małżeństwo, które nie może się rozwieść, bo mają wspólne mieszkanie na wspólny kredyt. Marinera Invest ogłosiła wezwanie na około 4,5 miliona akcji w cenie 6,50 za jedną sztukę. Warunkiem koniecznym, żeby wezwanie się powiodło, jest skup co najmniej 3,5 miliona akcji. Po delistingu spółki z giełdy Computronic będzie funkcjonował tak samo jak dotychczas. Po prostu akcjonariusze zamkną się w gronie mojej rodziny. Pozwoli to na prowadzenie działalności z większą poufnością wobec naszej konkurencji, ale nadal z dużą otwartością w stosunku do naszych kluczowych partnerów, tak z rynku finansowego, jak i dostawców. Na pewno zauważalnym trendem na rynku elektroniki użytkowej w Polsce jest fakt, że maleje popularność rozwiązania ogólnie PC. W tym roku pierwszy raz zdarzyło się, że sprzedaż laptopów spada. W okresie od stycznia do kwietnia spadek wyniósł 14% według GfK Polonia. Co prawda wzrosło zainteresowanie komputerami typu desktop, na co wpływ ma zainteresowanie gamingiem, to jednak zwiększenie sprzedaży tego typu asortymentu nie rekompensuje w całości spadku sprzedaży laptopów. Zauważamy wzrost sprzedaży smartfonów, jednak jest to rynek wyjątkowo konkurencyjny, bo oprócz sprzedawców elektroniki również tutaj funkcjonują operatorzy telefonii komórkowej. Karty graficzne to rzeczywiście bardzo ciekawa kategoria produktowa. W ostatnim czasie bardzo wzmożone jest zainteresowanie tą kategorią produktów. Służą one często oprócz do grania, również do obliczeń zmiennoprzecinkowych, które są niezbędne przy tak zwanym wykopywaniu kryptowalut. Rzeczywiście karty graficzne to kategoria, która kilkukrotnie wzrosła, jeżeli chodzi o sprzedaż, aczkolwiek również bardzo wzrastają ceny. Wynika to z ogólnoświatowego trendu związanego z kryptowalutami, więc po prostu brakuje asortymentu i producenci nadążają z produkcją. Gaming to jakby swego rodzaju dyscyplina sportowa, bo z tego co wiem, już w 2024 będzie ona w programie Igrzysk Olimpijskich. Dopiero raczkuje. Wydaje mi się, że ten trend jako swego rodzaju dyscypliny będzie rósł. Cieszy się on ogromnym zainteresowaniem dzisiejszej młodzieży i myślę, że jest to branża, jeśli mogę tak to określić, bardzo perspektywiczna. Computronic stawia od 20 lat na komputery, na granie. Specjalizujemy się w produkcji komputerów, jesteśmy największym producentem komputerów gamingowych w Polsce, więc na pewno będziemy starali się utrzymać swoją pozycję i dalej inwestować w ten segment. Computronic dzisiaj nie sponsoruje żadnej ekipy gamingowej, natomiast nie wyklucza takiego kroku. Dzisiaj chcemy przede wszystkim być dostawcą komputerów i akcesoriów oraz również przestrzeni na odbywanie turniejów gamingowych. Przypomnę, że Computronic prowadzi ligę Computronic Gaming, która swoje rozgrywki ma w kilku polskich miastach. Computronic, jeżeli chodzi o sieć sprzedaży, zawsze dostosowuje się do potrzeb, jakie stawiają współcześni klienci. Rosnąca rola internetu zachęca do optymalizacji sieci i powstawania punktów, które stanowią centrum kontaktu z klientem, możliwości usług, świadczenia usług zarówno związanych ze sprzedażą, jak i posprzedażnych, a także miejsce ekspozycji nowych produktów.